Witam wszystkich gorąco. Na początek, tylko drobne informacje: no, że ten film nie jest reklamą, nie zawiera płatnej promocji. I zanim przejdę w ogóle do meritum, prośba do osób, które już grają, dajcie w komentarzach znać, czy Waszym zdaniem warto rozpocząć grę. Wiem, że są komentarze w sklepach, jednak w większości znajdują się tam komentarze osób, które pograły tydzień czy miesiąc. Ta gra jest jednak nastawiona na granie przez lata, także takie komentarze są najbardziej wartościowe. Przejdę może do samej gry, żeby Wam tutaj coś w międzyczasie grało, że tak powiem żeby pokazać, jak po prostu sama gra wygląda, więc jakąś przykładową walkę warto e, spróbować odpalić. E, tutaj może jakimiś postaciami może nie Ewokami, a może nie wiem o rebeliantami e, Commander Lukeiem, trzebakom, Hanem solo, e, Chewy i c 3PO, gdzieś tu jest i ładuje się właśnie gra, więc będzie można od razu przejść do tego, jak ona wygląda, a ja po prostu powiem co nieco swojego. Więc tak, czym jest gra? Gra kolekcjonersko-strategiczna z naciskiem na zbieranie postaci i ich ulepszanie. Dostępna jest na urządzeniach systemem Android, ale posiadających sklep Play i Google Gry oraz iOS. Można też grać na emulatorach systemu Android. Dostępna jest od 10 roku życia. Jednak jak się wybierze po instalacji, bieg poniżej 18 lat to są pewne ograniczenia, przykładowo. Bo nie można przenieść konta na inne urządzenia. Także polecam wybranie, że ma się to minimum 18 lat. Jak ci by się przydarzyło, że nie możesz się w grze zalogować do Google Gre czy Google Play po wyjściu w koło Zębatę w grze i Connect, to nie ma sensu grać. To by znaczyło, że jest jakiś problem, lub masz za niski wiek. Bez tego jak zmienisz telefon, to nie zalogujesz się do gry i szkoda Twojego czasu. Nie mam stuprocentowej informacji, dlaczego tak się dzieje u niektórych, ale jedną z przyczyn jest właśnie zbyt niski wiek podany w grzebącz w Google Play Google gry. Graję w języku angielskim oraz innych, ale nie ma polskiego. Znajdziemy w niej dwa podziały na zadania PVE, czyli gracz e, gra z postaciami ustawionymi, kierowanymi przez komputer, oraz PVP, czyli postaciami ustawionymi przez innych graczy, ale te już sterowane są no, przez komputer. E, nie ma wyboru, trzeba w obu czynnościach brać udział w grze. Występują mikropłatności, ale grać można zupełnie za darmo. No i najważniejsze pytanie, po które tutaj przybyliście w większości, czy warto. Warto zagrać, ale nie jest to gra dla każdego. Trzeba być fanem Gwiezdnych Wojen oraz trzeba być bardzo... Bardzo cierpliwym. Bez tych obu rzeczy lepiej nie zaczynać tej gry, gdyż człowiek może się od niej odbić. Co widać w komentarzach pod tą grą. Do tego warto, aby mieć spokojną głowę, myśleć strategicznie, co zrobię dalej za miesiąc, za pół roku. Trzeba mieć na uwadze, że jest ta gra złodziejem czasu i to dość sporym. Sam przeznaczam na nią codziennie od trzech. To nawet czasem 5 godzin. Można w nią grać spokojnie i zbierać wszystko powoli, ale nie będzie widać progresu i to może szybko się znudzić. Akurat, jak skończyłem swój przydługi wywód, to się gra skończyła. Jak widzieliście, była gra kierowana przez samą grę, więc teraz ja może zagram sobie już sam, jakąś ciekawszą frakcją. Um... Może Mandalorian, ponieważ jesteśmy niedawno po serialach, gdzie była Sokatano Sabine Wren, Beskar, dobrze nam znany. The Mandalorian, może nie będę mówił jego imienia, bo może nie każdy jeszcze sobie oglądał. zagram sobie po prostu Mandalorianami i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i gra właśnie. Zyskuje ewidentnie obecnie nowych graczy ze względu na. To, że są seriale w chwili obecnej, czyli właśnie Asoka Tano, niedawno się skończyła Mandalorian, dzieje się, bo był też Andor wcześniej. No, dzięki temu wiadomo, ludzie chcą grać w gry Star Wars. Nie tylko ta gra jest oczywiście dostępna, ale ta jest zdecydowanie najpopularniejsza, ponieważ dodawane są tu właśnie postaci z tych seriali. E, e, między innymi filmów mm, w miarę szybko i to przede wszystkim przyciąga graczy, że mogą ich zbierać. Ale tutaj jak widzicie trochę ustawione, e, ustawione to jak nie wiem w Heroesach by można powiedzieć z, dla starszych graczy, ale taka widać ewidentnie, że strategiczna gra. E, tutaj nastawione ja sobie klikam w, po prostu skillę i atakuję przeciwników e, róż, różnymi tutaj atakami. Natomiast, cóż, ewidentnie ta gra no, jest nastawiona tak jak mówiłem, na to, żeby grać latami w nią. Nie jest to gra na miesiąc, dwa miesiące. Jak myślisz o czymś takim, to od razu to, taki, do tej gry nie wchodź. Natomiast, bardzo podobna jest do innych gier, jak na przykład. Marvel Strike Force, wiem, że też była um, gra The Walking Dead, bardzo popularna dla DC. też była, e, była jedna gra, która w sumie e, zapoczątkowała e, boom na tego typu gry, m.in. E, Looney Tunes, też jakaś gra, już nie pamiętam w tej chwili nazwy. Władca Pierścieni też dostał swo swoją grę, e, także no, a tutaj akurat przegrałem, ale mniejsza o to. Uh, bo byle, byle czym tak trochę zagrałem Mandalorianami yy, i zyskuję dzięki temu. Yy, znaczy, z, yy, nie to chciałem powiedzieć. To yy, jest podobna właśnie do tych gier, ale w tej grze można zdobyć wszystko bez. Płacenia. Jednak okupione to jest dużym czasem. Dla niektórych, właśnie jak w komentarzach, widzę, piszą e, pod grom, że pay to win, pay to win. E, o, nagle wi nie widać progresu i bez sensu taka gra. E, ja gram płacąc. Tak dorzuciłem kilkaset złotych do tej gry, ale gra już ma kilka dobrych lat. Już 8 chyba minęło od premiery. E, także, no, pff, już. Ma na karku i widzicie, że to nie jest najpiękniejsza może gra. Jak popatrzymy sobie na Kala Kestisa, sobie go tutaj szybko odnajdę tylko. Z gry oczywiście Gwiezdne Wojny, Upadły Zakon Jedi, jak i też tej najnowszej Jedi Survivor. Tutaj widzimy Kala z tej pierwszej gry, tutaj Kala z tej drugiej gry. No w samej grze to on oczywiście wygląda lepiej, chociaż tutaj chyba też tragedii nie ma, ale przyciąga to właśnie, że tutaj wszystko jest, znaczy prawie wszystko, z Gwiezdnych Wojen. Właśnie widzieliście przed chwilą Mandalorian. Mamy Feniksy z dobrze też znanego serialu Rebels, mamy Bad Batch oczywiście z e, serialu też o tej na, nazwie samej i to przyciąga tutaj na pewno graczy. E, no tylko właśnie, no, zabiera czas, że codziennie jednak trzeba grać i długofalowo. Zobaczymy jeszcze, pokażę Wam tutaj jak się rozgrywają e, statki, tylko jeszcze sprawdzę czy dobre sobie miejsce zabieram. Jest ok. Nie, nie jest. Dobra, przegram tą walkę celowo, jakby coś, ale nie będę się tutaj zagłębiał w szczegóły. Um, no i cóż, um, odrzucąc może, czy warto, warto, tylko trzeba mieć po prostu to na głowie, że to jest długofalowa rozgrywka. Nie jest to na 30 godzin gra i można z niej wyjść. Nie ma tutaj fabuły, tylko gra ewidentnie nastawiona przede wszystkim na zabawę multiplayer, no i na pokonywanie kolejnych eventów. I z tego czerpania swojej satysfakcji oraz tego, że się zbiera nowe, nowe postacie. Moje konto no, ma już prawie właśnie 8 lat i przez ten czas był wszystko to, co mam zbierałem, i tak naprawdę pierwsze z tych najpoważniejszych postaci, jakie tutaj są, to zdobędzie się gdzieś po roku, żeby to mieć na uwadze od razu. Obot niestety tak to, tak to wygląda w tej grze, ale generalnie jest nastawiona na tak zwany late game dla graczy grających w Luter 4 czy w MMORPG jest ten, to określenie znane, czyli właśnie na, na to, żeby grać bardzo długo już po tym jak zdobędzie się bardzo dużo rzeczy w tej grze, zdobędzie się maksymalny poziom. No i cóż, Poczytajcie jeszcze komentarze co jest pod nimi, natomiast ja wrzucam yy, na temat tej gry dużo filmików no i jeżeli będziesz chciał zacząć to warto wejść na mój kanał w zakładkę playlisty i tam są Star Wars Galaxy of Heroes poradniki no i do nich warto sobie zajrzeć, szczególnie właśnie jak będziesz grę y, rozpoczynać. Tam znajdziesz właśnie podstawowe informacje, natomiast na początku pograć, pewnie z tydzień, dwa samodzielnie, potem wejść rzeczywiście i sprawdzić co, co tam jest. Chociaż dla bardzo świeżych graczy też tam pierwsze, pierwsze dwa filmiki są ok i mogą nieco pomóc. Tam jest, czym są postacie, statki i tak dalej. I to na pewno też pomoże. I cóż, tutaj jest naprawdę dużo rzeczy do zrobienia w tej grze. W tej chwili no statki akurat będę przegrywać pewnie. Tak się ustawiło jakoś dziwnie i nie chcę akurat w tej chwili coś ruszyć, ale mniejsze o to. Statki, jak widzieliście, takie różne dziwne rzeczy się tutaj też dzieją. Nie ma co wchodzić może szczegółowo o to, co tutaj się dzieje. I cóż, to będzie w sumie chyba tyle. Nie ma co tutaj dłużej przedłużać. Zapraszam na mój kanał. Na pewno warto wejść i zerknąć w filmiki, jakie tam są. I szczególnie w zakładkę playlisty, bo tam jest naprawdę dużo, dużo ważnych rzeczy. To tyle ode mnie. Pytanie, czy warto? Ja już chyba odpowiedziałem. Warto zacząć, tylko że no, gra zajmuje naprawdę dużo czasu i jest nastawiona na na to, że będziesz długo grał jeżeli lubisz Star Wars, warto jeżeli nie lubisz Star Wars, wtedy już no nie warto, inne są gry, które wyglądają nawet ładniej niż ta to tyle ode mnie, jeżeli masz jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes możesz zadawać je w komentarzach w opisie do tego filmiku zostawiam również link do Discorda, gdzie jest sporo, sporo, sporo fajnych osób tam też sam się udzielam i możesz też pytać to tyle ode mnie. Trzymaj się. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes, jeżeli gra ci się spodoba. Do zobaczenia.